Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. W końcu zaczynam zabawę z wózkami. Autko przygotowane. Oczywiście pastą szwagra, łan sklepową, dotarta. Po prostu pełna dekontaminacja. W końcu rok czasu to auto. Ten lakier już był tak szorstki. Fakt, że myty na bieżąco, ale wiadomo jak to jest dzisiaj. Pełna dekontaminacja. Eleganckie przygotowanie pod wosk. I teraz tak. Na pierwszy strzał idzie hydrofobic wax. Ceramic wax. Coat, przepraszam, hydrofobic coat. Ceramic wax. Osobę poznałem osobiście, która zajmuje się, która w sumie tworzy tą firmę, która można powiedzieć gotuje te woski, którego serdecznie pozdrawiam. Wcześniej był car wax chyba, tak, w takim z niebieską etykietką. Tu mamy taki chyba różowy, bo facet rozróżnia trzy kolory. Kiedyś napiszę, jak powiem może, jak już będę kanał kończył, nie wiem, bo kiedyś pewnie to nastąpi, no wiecznie, że nie będę. Dziękuję za koszulkę. Krzysztof? Chyba tak. Dzięki. No leży jak trzeba. Trochę wrąsi się skurczyła, nie wiem, ale to w praniu. Nie dość... I plecy oczywiście. Ciach bajerka. Elegancka, naprawdę polóweczka. Mistrzostwo. Dobra, słuchaj. Autko niestety. Oczywiście, lepiej by było, jakbym położył, kurczę, na cały bok, przynajmniej. Albo na całe auto, to już w ogóle poezja. Maska odpada, bo tu leży powłoka, którą już albo widziałeś, albo będziesz widział. Chyba widziałeś. Chyba tak. No dobrze, słuchaj. Zakładam GoPro. Nie wiem, jak go aplikować, nie wiem, kiedy docierać. Po prostu intuicyjnie będę jechał. No, tamten wosk siedział rewelacyjnie. Ten czuję, że też gorzej nie będzie. Wosk ma szklić. Czy tak będzie? Zobaczymy. Rękawiczki, standardowo GoPro i lecę na tym panelu. Dobrze, gumiaczki, kurczę, i lecimy z bałaganem. Tutaj tylko po prostu otworzę drzwi i to będzie wszystko, żeby, o właśnie, nie wyhaczać przy docieraniu. Tak będzie najlepiej. Mam nadzieję, że to bardzo dobrze widzisz. Na pewno musisz to dobrze widzieć, bo inaczej tego sobie nie wyobrażam. Aplikator. Kurczę, może jednak będzie lepsze słoneczko. Zobaczmy, co my tu mamy. Tu mamy Fixa. Tu mam Boskiego. Tak, o, tu do HDC to nie. O, tu jest Boski. Ten jest zajebisty. Czerwony jest naprawdę fantastyczny. Tu mam jakiś taki Chińczyk. Pekińczyk. Dobra. Lecim, słuchaj. Bam, 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 bam. Tam. O, mięciutko. Jak fajnie, zobacz. Super. Okej. Okay. O ja. No i bajka. Rewelacja. Słuchaj, kładzie się jak marzenie. Dobra, namoczymy całego. A co tam? Będziemy sobie żałować. Fenomenalnie. Nawet za dużo chyba przenoszę go na aplikator. Bardzo łatwo go wydobyć z tego małego bączka. I słuchaj, aplikacja to jest po prostu, no tak jak powinno być. Miękko, ślisko i przyjemnie. Czy będziemy robić odcinek? Zrobimy, właśnie. Wezmę jeszcze taśmę. Odcineczko będziemy robić. Bąckie takie odcinki. No tutaj będzie miał ciężko. Zdecydowanie tutaj będzie miał ciężko. Wiadomo, o co chodzi. Tu jest najgorsze miejsce w aucie, można jedno z najgorszych miejsc. O, tak zrobimy. Do tego zagięcia tutaj. O, i tu będziemy wiedzieć, co jest 5. Na drzwiach również będę tak robił. Słuchaj, zdecydowanie chyba go za dużo dałem. Okej. Naprawdę, smaluje się fantastycznie, kurde. O, tu jak już by przysechł. W garażu mam 25 stopni chyba? Chyba tak. Tam, tararara. Elegancko.
Nie dość, że wydajny, do tego jeszcze mięciutka aplikacja. Czego chcieć więcej? Teraz tak, biorę latarynkę i patrzę, słuchaj, czy oby na pewno jest wszędzie. Wszędzie. Wszędzie, wszędzie. Tłusto. Pięknie. Dobra, słuchaj, robię tak. Robię... Wbijasz się. Robię czas start. Tam, przy tamtym trzeba było poczekać jakiś tam wymagany czas. No tutaj może być podobnie, więc co? Stoper i lecimy, słuchaj. Latarenka. Bo będę chciał zobaczyć jeszcze jakby już. Dobra, czekam, słuchaj. Dam 2 minutki. Słuchaj, 2:04:05. No. Co ja tu widzę? Jakby już? Kurde, no naprawdę. Zobacz. To co, próbujemy? Nie mam pojęcia. Chociaż jeszcze chwilę by można było poczekać. Tutaj tak jakby przysechł za bardzo. Tu? Nie, no elegancko. Jeszcze jest tłuściutko. Tu? Nie, no to już. No zdecydowanie już. Naprawdę. Teraz tak, docieranie, słuchaj. Kawalier. Jeszcze ich nie używałem. Ale teraz je wyciągnąłem. Plus coś tam Perfection 500L nazwa. Zobacz. O, panie. Kurde. Coś pięknego. I zobaczmy, jak to się zbiera. Słuchaj, teraz tak. Delikatny opór jest. To nie jest tak, że jest jakoś... Ale bardzo delikatny opór. W sumie można powiedzieć, że jest zajebiście. Naprawdę. Taki minimalny na początku opór. Ta mikrofibra to nie będzie miała co tutaj robić tak naprawdę. Nie zmęczy się w ogóle. Zamknę. W ogóle się ta mikrofibra tutaj nie zmęczy. Nawet przez chwilę. Za dużą mikrofibrę wziąłem. Kurde. Ależ. No, mikrofibra jest zajebista. Naprawdę. Coś pięknego. I wosk, i mikrofibra. No i widać, że szkli. Czy ja tu widzę jakieś mazy? Tak, widzę mazy. Dlaczego? I nie widzę mazów. Docieranie kuliste. Aha, czyli nie smyramy. Tutaj się ładnie dotarło, ale jak... O, zdecydowanie tak jak typowy wosk, czyli kuliste ruchy. Okej. Dobra. Zobaczmy teraz. Nie, no wyłazi. Wyłazi. Poczekaj. O, teraz jest dobra, git. Albo za szybko. Tak, tłusto. Czekamy. Dobra, odczekam jeszcze, bo rzeczywiście chyba za szybko. Chyba, nie wiem. Odczekam troszeczkę, albo zmienię mikrofibrę, albo nie. Zostawimy, bo ta mikrofibra naprawdę jest konkretna. Wezmę ją, złożę jeszcze. Mamy 4,50 i słuchaj, tak, tutaj jest ok. Tu jest ok. Tu jakby, tutaj dałem go dużo. Bo szarpnąłem tak na cały aplikator i zdecydowanie dałem go za dużo, więc może to jest właśnie przyczyną tego. Tak, tu gdzie go dałem najwięcej, gdzie zaczynałem aplikację wosku, było go za dużo, więc mógłbym jeszcze trochę odczekać. Podejrzewam, że z tym woskiem jest tak, że kładziesz, czekasz, aż usiądzie, aż odparuje i dajesz sobie spokój. I przychodzisz, zbierasz. 5,29. Zobaczmy. To mnie interesuje tu. No i okej, tak. Mogłem poczekać dłużej. To jest moja wina. Zdecydowanie. Ale nie mogłem nigdzie wyczytać instrukcji, jak się go aplikuje, więc... Szkli. Na pewno szkli. I to tak zajebiście szkli. Nie lubi wzdłużnych ruchów, słuchaj. Nie wiem dlaczego. Jak tylko robię wzdłużne ruchy... O, pojawia mi się, dobra, czyli tylko kuliste, okej. Słuchaj, oderwę sobie taśmę,
Będę chciał zobaczyć, czy będę widział jakieś przyciemnienie. Wezmę latareczkę. Jak to wygląda? Już ci mówię. Słuchaj. Jak dla mnie przyciemnia. Naprawdę. Śliskość. Ho, ho, panie. Słyszysz? Ślisko, mega śliskość i tak. Słuchaj, wydobycie ziarna tutaj przy tym produkcie jest zajebiste. Ale szkło przy nim też jest fenomenalne. Tutaj, no nie wiem co powiedzieć, no słuchaj, czy on rzeczywiście tak odrobinkę maskuje? Zaraz sprawdzimy, poczekaj. Tutaj latarka mi mówi, że przyciemnia. Wiem, co zrobimy. Słuchaj, sprawdzimy przyciemnienie. Oczywiście, że sprawdzimy. Jak najbardziej. Moje kochane lustereczko, to tego się nie da oszukać lusterka. Tutaj, zaraz będziemy wszystko, słuchaj, wiedzieć. Tam tararara. Tam taram, tam tam taram. Ta-ra-ra. No, jest grubo. Naprawdę jest grubo. W ogóle tłustość tego produktu, aplikacja. Dobra. I słuchaj, teraz robimy tak. Włączam stoper. Grzegorz do mnie napisał z Neoxala, którego serdecznie pozdrawiam. Nowa powłoka. Niby pierwsza na świecie. 5 minut dajemy. Niby pierwsza na świecie, słuchaj. Nie epoksydowa. Kurczę, jaka to miała być powłoka. Ajajajaj, zapomniałem. A może i epoksydowa? Jakoś tak. Czekam 5 minut. Zobaczymy, czy po 5 minutach rzeczywiście będzie lepiej z docieraniem. Ale czuję, że będzie lepiej, że on odparuje całkowicie i to będzie idealne dla tego wosku. Słuchaj. Mam wrażenie, że przyciemnia. Dobra, nie będę cię męczył. Sprawdzimy to na lusterku. Właśnie wrzuciłem na Facebooka na bieżąco, co dzisiaj robię. Prawie 6 minut. Aż się zapomniałem, że mam przecież sprawdzić wosk. Słuchaj, no jak to wygląda? Nie wiem, jak to wygląda. Zaraz ci powiem. Odwrócę może w tę stronę, będzie lepiej widać. Kurde. Zdecydowanie. Kładziemy. Czekamy, aż na maksa odparuje i docieramy. Bierzemy mikrofibrę. No tak. Słuchaj, 5 minut mini. W ogóle zostawiasz go i później dopiero docierasz. On musi odparować całkowicie. Zobacz, dwa przeciągnięcia i to jest już mistrz. Kurde, no fantastyczna sprawa. No, słuchajcie. Słuchaj, ja tak bardzo chwaliłem Ubera, który się już zawinął, bo z tego co wiem, nie ma już wosków chyba na Allegro. Jeżeli są, to już ostatki. No to jest kolejna firma, która moim zdaniem jest godna uwagi. Czy przyciemnia? Ja pierdzielę. Jest ciemniej? No jest! Przyciemnia na maksa. Słuchaj, do czarnych lakierów to będzie ogień. Ale czarno się zrobiło. Ja pierdziele. Tak jak myślałem, ale co fajniejsze, że on, jeżeli chodzi o podbicie, ma naprawdę do przyciemnienia ma mega fajny połysk. Zajebisty. Nie wiem, czy ty to dobrze widzisz. Poczekaj, daj mi chwilę. No. Zobacz, co jest grane. Matowo, czarno. No, mega przyciemnia. I tutaj nie mogę tak zostawić, bo to będzie paskudnie wyglądać. Muszę go czymś zasmarować. A zasmaruję go czym? Paluchem. Ale tłuść, och, słuchaj, on jest tak wydajny, jest tak tłuściutki, zobacz. Ja cię nie mogę, naprawdę. Można jak z mulka, naprawdę. No tłustość jest niebywała. Zajebisty wosk. Słuchaj,
chyba lepszy, fajniejszy, przyjemniejszy w obróbce niż tamten, ale ten, jeżeli chodzi o połysk, nie ma typowego szkła, ale tutaj, jeżeli chodzi o przyciemnienie, do połysku jest zajebiste. Wydobycie w ogóle ziarna tutaj, kurde, poezja. Dobra, przeskakuję na aparat, tu niech to sobie odparuje. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Już sobie wyobrażam, jak musi wyglądać całe auto przy tym wosku. No coś niebywałego, naprawdę. Naprawdę tutaj ten poślizg, mega, poślizg, kurczę, szkło do przyciemnienia, zresztą widziałeś tutaj, obłęd. Na czarnych lakierach będzie smoła. Naprawdę, no, Uni zmiażdżył. Po prostu na Uni, nie da się tego opisać, naprawdę. Szukam wosku, który by mi tak na Uni przyciemnił. I to jest chyba mistrz. Bo są woski, które przyciemniają zajebiście, ale tracisz połysk. A tutaj ten połysk do przyciemnienia jest mega zachowany. No zajebiście zaczynam woskowanie. No zacząłem, mówię, wezmę taki kapselek, mówię, bo... Mówię, mało go jest. No, mówię to tak, na początek może nie będzie za specjalne. No więc zaczynam od konkretnego uderzenia. Super, rewelacja. Na chwilę obecną chyba, no powiem ci, to są ten hydrofobik, to jest taki pewniak moim zdaniem. I powłoka. Nie mają tego dużo. Nie ma tego dużo. Pozdrawiam ponownie kolegę. Ale kurczę, naprawdę konkrety. Ugotowany pięknie. No, no. Kładziesz, zostawiasz na 5 minut, na 10 i przychodzisz i nie ma problemu. Walisz całe auto, wracasz i docierasz jak zymulka. Naprawdę, jak zymulka, no pyłek. Rewelacja. Zresztą widziałeś, ja go rękawicą położyłem. Jeszcze jest tłusty. Ja go zostawię, położę tutaj, później przyjdę i może nagram. Właśnie, jest godzina. Słuchaj, 17. A, tu mam telefon, ale ja mam zryty beret. 17.56 i na sam koniec, jak już położę wszystkie woski, położę powłokę na dach, wrócę tutaj z dotarciem tego wosku, zobaczymy, czy rzeczywiście tak jak myślę i podejrzewam, że będzie idealnie. No dobrze, słuchaj, zajebisty wosk, naprawdę. Z tego co patrzyłem, 50 ml kosztuje 120 zł. Drogo? Nie. Moim zdaniem na taką jakość wosku coś pięknego. Zajebisty, naprawdę mistrzostwo. Standardowo, jak się uda, pogoda pozwoli, bo jest tak zmiennie dzisiaj u mnie, 2 lipca, pogoda taka zmienna, kurczę, i jak się uda, to uderzenie w słońcu w cieniu, wiadomo, na końcu filmu, w propozycji, oczywiście będzie co? Jeżeli wosk jeszcze będzie siedział, no to będzie, znaczy tak czy tak, będzie kropling i test trwałości. Jeżeli się skończy, a podejrzewam, ma siedzieć od 3 do 5 miesięcy, a film będzie gdzieś początek listopada, koniec października, jakoś tak, więc niedługo tak naprawdę. Zobaczymy, czy tyle wytrzyma. Tu mamy tasiemkę, gdzie oddzielone jest i będziemy wiedzieć na pewno, czy siedzi, czy nie siedzi. Jaram się, naprawdę jaram się. Nie dość, że ten panel, bo lakiernik robił... Nie robi przejścia tylko tak do drzwi, nie dość, że był ciemniejszy, to teraz to już w ogóle będzie się odróżniał. No ale trudno, takie życie. Ma się starego gruza, wali się woski na starego gruza. No dobra, z mojej strony wszystko, zajebisty wosk. A, właśnie. Tak, z mojej strony wszystko, ale w dalszej części zaproszę Cię na docieranie tego wosku na lusterku. Zobaczymy, czy pójdzie gładko. No słuchaj, zapomniałem wczoraj usunąć. Znaczy dotrzeć ten wosk. Zobaczymy, czy dzisiaj się uda. Czyli wczoraj, no można powiedzieć, że ponad 12 godzin. Kurczę, to sobie siedzi. Ciekawy jestem. Jak myślisz, zejdzie to? Widać, że siedzi. Uwaga, docieram. Wiesz co, no zdecydowanie lepiej jak jest. Zdecydowanie lepiej. Jak od razu się dociera, ale tutaj nie było żadnego problemu. Tak tuściutko było, a było go bardzo grubo. Bomba. Ależ to robi przyciemnienie. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra.